to wszędzie musi wlecieć, wiecie, żeby mrówki miały gdzie robić sobie domek. Witam, z tej strony Wąsuś. Idziemy na Wąsusia budowę. Będziemy dzisiaj zamiatać polbruk, bo Wąsuś chce ubijać kostkę. A czemu zamiatać? Ponieważ jak widzicie, jest pełno takich gumek, no i pełno piasku, nie? I kostka musi być czysta, bo jak będziemy ubijać zagęszczarką, gdzieś przyjdzie kamień i nam kostkę porysuje. Czego bardzo byśmy nie chcieli. Oczywiście musimy tu wszystko powynosić, jakieś taczki Filipa, młotki, poziomice i jakieś duperele. Wąsuś wszystko podocinał. Tutaj nawet takie fajne winkle Wąsuś zrobił. Tutaj docinki porobiłem. Wąsuś załatwił też piasek płukany, czyściutki. Trochę kamyszków jest, bo Wąsuś go ukradł i szybko go ładował. Proszę się nie śmiać, bo Wąsuś jeszcze wysypał w taki basen. Ważne, że nie leży na ziemi ani na polbruku. Dobra, i to by było na tyle. Mam taką specjalną gumę do ubijania. Tylko muszę ją znaleźć. Ty, była tu, o jest. O, to jest taka specjalna guma, że się przykręca tutaj na śrubki i wtedy nie rysuje się nam kostka. Tylko dzisiaj nie będziemy robić, bo dzisiaj jest niedziela. Pamiętajcie, dzień święty święcić. Najwyżej możemy trochę miotłą pozamiatać. Ale niedługo, bo to też jest grzech. Bo to też jest praca. Skończył ubijać kostkę. Rozsypałem piasek. Próbowałem trochę zamulić wodą. No ale że Wąsuś jest ekologiem. I Wąsusiowi jest szkoda wody, nie? Bo wiecie, woda jest najważniejsza. I Wąsuś postanowił, o, że będzie zamulać to na sucho. Codziennie przyjdę, trochę pozamiatam, przymiotę tak. I w końcu to wszędzie sobie wleci tam, gdzie ma, nie? Witam, z tej strony Wąsuś. Idziemy zobaczyć na Wąsusia budowę. Bo chyba dużo się zmieniło. Idziemy, idziemy, idziemy. I jeszcze nic nie widzicie. O kurde. Ktoś kostkę położył.
A co to tu jest? Rowery dwa, betoniarka, taczka, trzeci rower, czwarty i jeszcze jakiś skuter. O, a co to jest? Raptorek 660. Oczywiście Yamaha. Wąsuś zasypał wszystko piaskiem i sobie tak nieraz przychodzę, o, i jadę miotełką, żeby wszędzie jeszcze piasek sobie wleciał, nie? Tylko każdy gdzieś jedzie i wszyscy zostawiają tutaj swoje pojazdy, nie? Jeszcze Polbruk jest nieskończony, a już cały jest zawalony, nie? Ale to nic, po to wąsuś to robił, żeby każdemu to służyło. Najlepiej tak piasek, żeby był tutaj przez 3 dni. Każdy idzie i se tak przejedzie raz, dwa razy i wiecie, i wszędzie ten piasek sobie wejdzie. Najlepiej jakby jeszcze tutaj padało, no ale mamy blachę, nie? I na mnie popada, nie? Więc trzeba robić sobie to samemu. Też fajnie jakby tutaj trochę zawiało wiaterkiem i też by piasek sobie tak przeleciał sam, nie? A że mamy tutaj blachę, tam pomurowane, to wiatr tutaj nie dostaje się, nie? Więc wszystko trzeba robić samemu. To jest chyba już ostatni odcinek z tego Polbruku, bo nie wiem kiedy to pozamiatam, bo jak na razie za dużo tu jest klamostwa, nie? I nie chce mi się tego wynosić. Ale zobaczycie, o, trochę wam odmiotę i zobaczycie, jak ładnie kostka tu wygląda. O, widzicie, wszędzie jest już pełno piasku. O, sobie weźmiemy poziomicę. To jest poziomica prawie nowa. I spad mamy, widzicie, delikatny na zewnątrz. A i tak jest pod blachą, więc nigdy tu nie napada. Teraz robimy taki test. Zrobimy tak poziomicą i zobaczymy, czy gdzieś podskoczy. 3, 2, 1, go. Trzeba powtórzyć. Musimy powtórzyć, bo poziomica się przewróciła. Jak widzicie, poziomica nigdzie się nie buja, bo jest wszędzie równiutko. Czyli wąsuś nie zrobił popeliny. Jeszcze myślę, żeby tutaj zrobić deski, tak jak mamy z tej strony. Wiecie, chcę to zabić, bo tam będą na pewno śmieci, o, już są, i po prostu będą widoczne. A jak zabijemy deskami, to nie będzie tego widać, nie? A tutaj sobie zostawimy, żeby wchodzić i wrzucać klamostwo, nie? Tą drabinę muszę wywalić, bo tylko szpyci. No i to by było na tyle, nie? Jesteście ciekawi dalszego projektu? Zapraszam do subskrypcji. Nara. Bu.